Jeśli zaczynać przygodę z ASG, to oczywiście od kałasza. Jest wiele replik tego znanego radzieckiego karabinka szturmowego. My dzisiaj pokażemy Wam AK-47 z firmy Cyma, czyli słynny, klasyczny karabinek CM028. CM028, czyli elektryczna replika AK-47, przeznaczona jest przede wszystkim dla graczy początkujących, a także jako uzupełniająca replika dla zaawansowanych graczy. Jeśli chodzi o tą klasę karabinków, to ten sprzęt naprawdę ma bardzo dobre parametry, zarówno jeśli chodzi o celność, a także jeśli chodzi o zasięg. Można go kupić w naprawdę niewygórowanej cenie. Korpus karabinka został wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego typu ABS. Z tworzywa sztucznego wykonane są również imitacje elementów drewnianych, takich jak okładziny lufy, kolba czy chwyt pistoletowy. Na korpusie znajdują się elementy wyposażenia, takie jak na przykład selektor ognia, dokładnie taki sam jak w bojowym oryginale. Mamy tutaj również mechaniczne przyrządy celownicze, a więc regulowaną szczerbinkę, a także muszkę. Karabinek strzela oczywiście kulkami kompozytowymi w kalibrze 6 mm. Do magazynka wchodzi 500 sztuk takich kulek i są one wystrzeliwane przez tą replikę z prędkością początkową 370 fps. Karabinek wyposażony jest w system hop-up, dzięki czemu jest jeszcze bardziej celny, a jego regulacja znajduje się pod dźwignią przeładowania. Ci wszyscy z Was, którzy chcą spróbować swoje przygody z ASG, a nie wiedzą, czy im się spodoba, to naprawdę powinni zwrócić uwagę na ten karabinek, ponieważ jest to bardzo fajny sprzęt na początek. Jest dość ciężki, celny, a także prosty w obsłudze. Tyle o tym karabinku, a ja oczywiście na zakończenie zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.